Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa. Dzisiaj chciałam z Wami porozmawiać o czymś, co po części już było poruszane na kanale, ponieważ intermittent fasting, czyli tak zwane posty okresowe. Mówiłam już o tym, więc jeżeli o tym nie słyszeliście, to zapraszam do filmu właśnie sprzed kilku już lat o IF-ie. Mówiłam też o tym pod kątem keto, jakie mogą być błędy właśnie postów okresowych i jakie plusy, minusy. I kiedyś opowiadałam Wam też o takim trzydniowym poście, który ma resetować układ odpornościowy. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o tak zwanym ADF, czyli Alternate Day Fasting. Takim poście, podczas którego jakby mamy jeden dzień jedzenia, a drugi dzień niejedzenia. ADF polega na tym, że mniej więcej przez 36 godzin, czyli przez cały dzień i 2 noce, nic nie jemy, nie spożywamy żadnych kalorii, natomiast przez kolejnych 12 godzin jemy bez ograniczeń. I co podczas tego postu? Podczas postu w takiej standardowej wersji po prostu nawadniamy się, czyli pijemy wodę, pijemy herbatę czy kawę, jeżeli ktoś chce i jeżeli dobrze się czuje pijąc kawę i poszcząc. Jakby zasada jest po prostu taka, że pijemy rzeczy, które nie mają kalorii. Natomiast jest też taki modyfikowany ADF, gdzie tych kalorii spożywa się dziennie około 500, niektórzy spożywają około 20% po prostu swojego normalnego zapotrzebowania i jest to też zaliczane do ADF, tylko właśnie z taką zmianą, że po prostu jemy bardzo mało. I to, że jakiekolwiek posty okresowe mają bardzo dużo pozytywnego działania dla naszego zdrowia, czyli procesy autofagii, czyli takiego oczyszczania się komórek, czyli na przykład zbędnych komórek nowotworowych, które się mogą pojawiać, czy w ogóle oczyszczania się organizmu, efekty pod kątem długowieczności, tych rzeczy jest bardzo dużo, no to poszukałam też takich konkretnych rzeczy, czy ADF w jakikolwiek sposób jest lepszy bądź gorszy od innych rodzajów postów i okazuje się, że całkiem sporo już badań na ten temat było zrobionych. Oczywiście, jeżeli chodzi o osoby z nadwagą, z otyłością, no to każdy rodzaj postu, jeżeli nie ma oczywiście przeciwwskazań, na przykład typu hipoglikemia reaktywna, która ma miejsce wtedy, kiedy nie jemy, bardzo mocno spada nam cukier we krwi i po prostu jest nam słabo, a wręcz możemy zemdleć. Natomiast u osób, które nie mają przeciwwskazań do postów, no to oczywiście ADF, tak samo jak inne rodzaje postów, ma pozytywne działanie. I w większości badań nie wykazano jakby tego, że ADF jest w jakiś sposób lepszy czy bardziej efektywny niż na przykład taka stała restrykcja kaloryczna, kiedy na przykład ograniczamy sobie o 500 kalorii codziennie nasze zapotrzebowanie. Ale przy ADF również średnio jakieś 37% jest tego ograniczenia. Dlaczego? No bo jeżeli na przykład moje zapotrzebowanie wynosi 2000 kilokalorii, no to jeżeli będę na takim, po prostu na restrykcji kalorycznej, będę jadła kiedy będę chciała codziennie, no to na przykład ucinam sobie to o 500 kalorii i jem 1500 kalorii dziennie. Przy ADF zasada jest taka, że jeżeli na przykład w ogóle nie jemy jednego dnia, no to mamy 0 kalorii, ale możemy jeść tyle, ile chcemy dnia kolejnego przez 12 godzin. Ale wiąże się to z tym, że nie da się po prostu, większość osób nie jest w stanie zjeść aż 4000 kalorii, czyli 2 razy więcej niż powinno tego drugiego dnia, żeby to zrekompensować. I rzeczywiście średnio w badaniach wychodzi, że te osoby jedzą, mimo że nie liczą kalorii, jedzą około 37% mniej summa summarum. Więc wychodzi podobnie jak przy takiej standardowej restrykcji kalorycznej. Jedno badanie pokazało, bo ja też nieraz mówię o tym, że jeżeli bardzo długo masz dużą restrykcję kaloryczną, to nie schudniesz, ponieważ twój metabolizm spowalnia. I rzeczywiście było badanie, które pokazało, że przy takiej normalnej restrykcji kalorycznej ten metabolizm spowolnił o 6%. Natomiast przy ADF-ie, gdzie ta restrykcja była taka sama, tylko że po prostu co drugi dzień się ją jadło więcej, spowolnił tylko o 1%. I to jest według mnie logiczne, no bo zobaczcie, jeżeli cały czas mamy jakby mniej kalorii niż potrzebujemy, to nasz organizm się zaczyna do tego przyzwyczajać, do takiego steady state i po prostu zaczyna spowalniać, żeby jakby nadrobić sobie, więc zwalnia nam metabolizm. Natomiast jeżeli jednego dnia nie jesz, a drugiego dnia jesz dużo więcej, no to rzeczywiście nasz organizm musi się cały czas do tego adaptować i po prostu ten metabolizm będzie na lepszym poziomie. I w większości badań rzeczywiście rezultaty były takie same, czyli i przy restrykcji kalorycznej, i przy ADF-ie osoby traciły średnio od 0,5 do 1 kg miesięcznie, czyli tak zdrowo i bezpiecznie. I tutaj nie miało znaczenia, czy ktoś był na keto, czy nie. Natomiast jakie są plusy ADF? Po pierwsze, takie, że u osób właśnie, które pościły co drugi dzień, nawet w te dni nieposzczenia, miały one ciała ketonowe, miały BHB we krwi. Nawet jeżeli nie jadły ketogenicznie. I to dla osób, które chcą być w keto, może być plusem, ponieważ po pierwsze, niejedzenie przez jeden dzień oczywiście sprawi, że wejdziemy w stan ketozy, zazwyczaj. Ciała ketonowe krążące w naszej krwi mają wiele pozytywnych rezultatów, wiele korzyści dla naszego organizmu, dla naszego mózgu. Więc to na pewno jest na plus, jeżeli chodzi o ADF. Druga rzecz, to też niektóre badania pokazały, że te markery stanów zapalnych były niższe niż przy innych rodzajach postów, czyli znowu ADF sprzyja długowieczności, także aminokwas metionina się obniża w te dni poszczące, co również, jak pokazują badania, sprzyja długowieczności. Obniżył się oczywiście też u praktycznie wszystkich cholesterol, obniżył się też poziom T3, czyli hormonu tarczycy, natomiast bez negatywnego wpływu na funkcję tarczycy, a jak wiecie, no lepiej mieć niedoczynność niż nadczynność, ponieważ znowu, jeżeli mamy niedoczynność, jeżeli mamy nadczynność, to po prostu żyjemy szybciej i szybciej nasze rezerwy się wyczerpują. Więc tutaj ten niższy poziom T3 nie miał negatywnego wpływu na osoby poszczące. I wiecie, moim zdaniem łatwiej jest, dla niektórych przynajmniej, nie jeść wcale danego dnia, jeżeli po prostu sobie tak postanowią i koniec, niż cały czas pilnować restrykcji kalorycznej. Bo po pierwsze, no trudniej jest to, trzeba to liczyć, trzeba to sprawdzać, czy rzeczywiście ten minus kaloryczny występuje. Natomiast jeżeli po prostu nie jesz, no to następnego dnia i tak tego nie nadrobisz tak w 200%, więc jesteś na minusie tak czy inaczej. Więc wydaje mi się to po prostu łatwiejsze. Natomiast na pewno są też według mnie minusy ADF-u, bo jeżeli mamy jakieś zaburzenia odżywiania, anoreksja, bulimia, czy wiemy, że mamy jakieś skłonności do tego, to ADF wydaje się być takim ryzykownym podejściem, ponieważ ja też miałam taki przypadek osoby, która do mnie trafiła, rzeczywiście stosowała ADF, ale ona w te dni, kiedy miała być uczta, ona też bardzo mało jadła, jadła poniżej 1000 kalorii, więc jak sobie to podzielimy, to ona jadła mniej niż 500 kalorii dziennie przez 2 miesiące i rzeczywiście nabawiła się mocnych niedoborów, więc też pamiętajmy o tym, żeby nie popadać w takie skrajności. Kolejnym minusem, który moim zdaniem może się pojawić, i to nie dotyczy tylko tego rodzaju postów, ale w ogóle postów, diet i tak dalej, to jest jakość żywienia. No bo jeżeli przyjmiemy, że w jeden dzień nie jemy, więc w drugi dzień będziemy sobie to rekompensować fast foodami, chipsami, słodyczami i nie będziemy odżywiać się wartościowo i jakościowo, no to też nie będzie dobre rozwiązanie. Chociaż jak pokazują wyniki chyba 2 badań, które czytałam, to wcale właśnie nie ma takiej tendencji wśród osób, które nawet 6 miesięcy stosowały ten ADF, żeby rzeczywiście rzucać się na jakieś sywskie jedzenie czy się objadać, tylko to wszystko u nich akurat się normalizowało, no ale po prostu trzeba na to zwrócić uwagę. No i też dla niektórych osób minusem ADF może być dopasowanie tego do swojego życia. Bo jeżeli mamy jeść co drugi dzień, czyli na przykład w danym tygodniu jemy w poniedziałek, środę, piątek i niedzielę, w następnym wtorek, czwartek, w sobotę, wiadomo, że można oczywiście od tego robić odstępstwa, to wszystko jakby, to nie jest tak, że musimy się czemuś podporządkować w 100%, no ale jednak może to być dla niektórych osób problematyczne, ale z kolei dla innych może to być łatwiejsze do zrobienia niż na przykład restrykcja taka stała kaloryczna, więc myślę, że warto po prostu podejść do tego indywidualnie i sprawdzić, co nam się bardziej sprawdzi. No i na pewno dla osób, które są w keto, stosowanie ADF będzie dużo łatwiejsze, ponieważ my już mamy tą umiejętność, nasz organizm ma umiejętność korzystania z ciał ketonowych, korzystania z tkanki tłuszczowej efektywnie, jakoś ze źródła energii. Potrafi nasz organizm wytwarzać te ciała ketonowe i po prostu nie mamy konieczności tak częstego jedzenia. Jeżeli nie jesteś w ketozie i jesz duże ilości węglowodanów, no to będzie Ci na pewno na początku trudniej, bo tak naprawdę jakiś jest to rodzaj takiej ketoadaptacji, którą organizm musi przejść, jeżeli co drugi dzień nie dostarczasz mu w ogóle pożywienia. I jeszcze na koniec rzecz dotycząca ketozy i ADF, czy w ogóle innych form IF-u, intermittent fasting, czyli postów okresowych. Czytałam nie tak dawno ciekawe badanie, które pokazało, że jeżeli Jesteśmy w stanie ketozy. Jeżeli nasz organizm wytwarza ciała ketonowe, to tak naprawdę nie musimy dodatkowo stosować IF-u, bo ketoza daje nam praktycznie te same korzyści, co stosowanie postów okresowych u osób nie będących w stanie ketozy. Dlatego być może czasem takie duże restrykcje właśnie pod kątem postu, jeszcze dodatkowo będąc w ketozie, szczególnie dla kobiet, szczególnie dla osób, które mają jakieś zaburzenia hormonalne, to może być już za dużo, więc jeżeli coś się dzieje niepokojącego w Twoim organizmie, to też proszę obserwuj się i nie bierz wszystkiego za pewnik, że tak, posty okresowe są zdrowe, więc muszę je robić. Nic nie musisz. Warto byłoby po prostu dbać o siebie i obserwować, jak nasz organizm się zachowuje. No ale myślę, że ADF jest całkiem fajną metodą na spróbowanie takiego stylu odżywiania, dla niektórych na odchudzenie się po prostu i redukcję tkanki tłuszczowej, bo jest to rzeczywiście efektywna metoda. Także jeżeli stosujecie ADF bądź inne posty okresowe, albo chcecie się jeszcze o innych rodzajach postów, bo oczywiście teraz jest moda na posty, więc każdy wymyśla swoją nazwę. Jak chcecie o tym jeszcze posłuchać, to dajcie znać w komentarzach. A ja pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia. Cześć!